Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kondi i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym 64. odcinku serii z Farminga 22 zajmiemy się sianiem sorgo. Z tą rośliną, czyli właśnie sorgo, nigdy jakby nie miałem takiego większego kontaktu, no bo nie wiedziałem jak tą roślinę się uprawia i na moim kanale i w tej całej serii z Farminga 22, jak i z Farminga 19 nic nie mówiłem o tej roślinie. Ale po dzisiejszym materiale to się zmieni, bo właśnie dzisiaj sobie tą roślinę zasiejemy. Dobra, lecimy z tym całym odcinkiem. Ten odcinek taki trochę bardziej poranny, ponieważ nagrywam go o godzinie, która jest 8:03, no trochę wcześniej jest, ale no mniejsza o to, trzeba nagrać ten odcinek. Dobra, lecimy. Nie zapomnijcie oczywiście o apeczce w górze, bo to jest mega ważne, o subskrypcji, o dzwoneczku, wpadajcie na Twitcha, twitch.com/kondi i na Twittera, to jest kondicjusz. Takie najważniejsze rzeczy, które lądują na początku odcinka i teraz możemy lecieć z tym całym materiałem. Nie chcę przedłużać, no bo wiecie jak to jest, bo i tak powiem mało, a tu będzie, że to jest mega długo. Lecimy. I tak, sorgo, które chciałem sobie tutaj zasiać, to będzie na tym polu oraz na tym polu, czyli na tych dwóch polach będę chciał mieć sorgo. Albo, wiecie w sumie co? Zasiemy na każdym polu, na tamtym i na tym. Na tych czterech polach będziemy siali te sorgo, to tam nie ma większego znaczenia, tylko muszę właśnie sobie sprawdzić, którym traktorem to będziemy robić. W sumie może być ten, sprawdzimy czy to się tak normalnie uda, bo potrzebuję właśnie zwykły siewnik, tylko teraz jest pytanie, gdzie jest mój siewnik? Bo nie pamiętam dokładnie, ale możliwe jest to, że ja miałem, no właśnie, ten mały siewnik i czy gdzieś tutaj posiadam ten większy siewnik? Halo, pokażcie mi to. Czy to jest ten większy siewnik, czy to jest po prostu zwykły... Ojej, zakręt tu popie, dobra. O, tak, jest git. Nie, to nie jest, moi drodzy, siewnik. Czyli pomyliło mi się, to jest chyba fastownik, no właśnie tak jak myślałem, fastownik, dobra. Muszę sobie poszukać, czekajcie, no bo gdzie ja bym miał, bo ja nie mam siewniku? Dziwne, naprawdę bardzo dziwne. Sprawdzę sobie ten punktowy siewnik, czy on ma możliwość siania sorgo. Sorgo, w ogóle bardzo dziwna nazwa, czekajcie. Sorgo. Wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości. Tylko sobie sprawdzę tutaj, jak to sorgo wygląda. Ogólnie, bym chciał wam powiedzieć o tym sorgo, to jest roślina w takim prawdziwym życiu, która bardzo się przystosowuje do wszystkich warunków. I w Polsce... I tu nie mam tego. Kit. A ja będę musiał chyba sobie kupić jakiś siewnik, bo jak ja będę miał cały czas lat z tym siewnikiem, to ja powoli na łeb dostanę. No dobra, jeszcze tym siewnikiem mogę zasiać te sorgo, później będzie coraz ciężej. I tak, sorgo to jest, moi drodzy, to. Dobra. I tak wam właśnie mówiłem. Sorgo to jest rodzaj rośliny, który tam na przykład u nas w Polsce jest rzadko spotykany, mało kto go w ogóle stosuje, taki zasiew i mało kto jakby bawi się w tą roślinę, no bo wiecie, zważywszy na to, że jest to roślina, która wywodzi się z Afryki, a polska Afryka, no to tak, no niż good, kinda good. I jeszcze jest bardzo często spotykana w Azji, no i w tej Afryce. Nie wiem, skoro oni uczestniczyli w tym farmingu, no ale dobra. Czekajcie, V, B. Lecimy sobie z tym sorgo i właśnie te sorgo jeszcze jest teraz... Ostatni chyba jest czas, żebym mógł siać te sorgo, co nie? Bo to jest, czekajcie, że wam mówię. To jest tutaj. Tak, ostatni czas. Sorgo możemy od kwietnia do maja siać. I powiem wam jeszcze ogólnie, że no mogłem kupić sobie już ten większy jakiś siewnik. No ale no niestety widzicie, jaki jest problem z kasą. Musiałbym coś sprzedać. A na razie jest no malutki problemik, więc jest ta mniejsza o to. Ale no wiecie o co chodzi. Dobra, lecimy sobie z tym wszystkim. Zobaczymy jak to będzie. A jeszcze, jeśli chciałbym wam tak to powiedzieć o tym sorgo, to ciekawe jest to, że właśnie ona, ta roślina wywodzi się z Afryki i potrzebuje jakby, nie ma dużych wymagań co do uprawy, co do wszystkiego. Po prostu tam gdzie ją dasz, to ją zasiejesz i po prostu rośnie. A zaiste idealnie przystosowuje się w ten sposób do Afryki, bo tam wiadomo jakie są gleby, jakie są pola.
więc nie ma tutaj większego znaczenia, czy to będzie Afryka, czy taka Azja. I ma bardzo dużo rodzajów, bo na przykład ma tam chyba 20 rodzajów tej rośliny, albo nie, źle, 20 to jest za dużo. 10 rodzajów ma, coś koło tego. I te rodzaje się bardzo od siebie różnią. Niektóre są takie na przykład, które są bardzo odżywne. Wiecie o co chodzi? O kurka, bo tutaj ktoś mi pisze na telefon. Czekajcie, czy nie jestem prześwietlony? Nie jestem prześwietlony, bo się o to boję, że jakbym był prześwietlony, to był lekki Lipton, ale tam mniejsza o to. Co jeszcze o sorgo? No i ogólnie te sorgo to jest takie bardzo odżywna roślina, która ma dużo witamin, coś takiego słyszałem. Coś jeszcze słyszałem o tym sorgo? No chyba więcej nie. Dobra, oj, przepraszam, tak nie powinno być. Dobra, lecimy dalej. Chciałem wam dopowiedzieć, że dziękuję wam bardzo za wszystkie wyświetlenia na moim kanale, bo tych wyświetleń jest coraz więcej. Jak sprawdzałem ostatnio, to pod ostatnim filmikiem chyba zostawiliście 20 łapek w górę, coś koło tego może być, i z 250 wyświetleń. Jak na farminga, są to naprawdę bardzo fajne wyniki, za co wam bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że ta społeczność będzie się rozwijać i że wbijemy 10 tysięcy subów do końca roku. Taką mam małą nadzieję. Oby się udało. I co, lecimy z tym wszystkim. Tutaj trochę krzywo poleciałem. No niestety. Tak czasami też się zdarza. Trochę żałuję, że to większego silnika nie kupujemy, ale to już tam mniejsze o to. Najwyżej, kiedy będziemy siać jakieś kolejne... jakąś kolejną roślinę, to wtedy dopiero kupię sobie siewnik. No ja na razie nie mam jakichś tych pól mega wielkich, ale powoli to się będzie zmieniało, bo chciałbym zainwestować właśnie w jakieś większe pola, dzięki którym mógłbym tutaj działać na coraz szerszą skalę. Ostatnio też tak myślałem, że do ilu odcinków będzie ta seria z tego farminga. I tak myślę, kurka wodna, to może mi na pewno, więc tak do 100 dociągnę tę serię i może zajmę się jakąś nową serią z tego farminga. Tak myślałem, tak by też było fajnie. Dobra, będę z tej pracownika, bo powoli zostaję na web, jak mam to robić, a nie chcę mi się tego robić tak długo, bo to jest żmudne i czasochłonne i nudne w sumie. Czekajcie, czy to się robi? Dobra, robi się, elegancko. Gościu leci w żonobijce. No nie ma lipy, moi drodzy, nie ma lipy, trzeba robić. I tak to właśnie wygląda. A ja chciałem ogólnie sprawdzić, czy na pewno tutaj na mojej farmie nigdzie nie mam siewnika. Bo ja pamiętam, że coś kupowałem, ale to może być właśnie ten siewnik punktowy. No ale kurka wodna. No raczej bym nie miał takiej sklerozy. W ogóle, patrzcie, co mi tutaj pracownik zrobił na polu. Macie to, widzicie? Patrzcie, co mi tutaj pracownik zrobił na polu. To jest chore. Ten chłop normalnie mi tutaj się wrąbał i zrobił takie coś. Takie kurwa ściernisko odjebał. No pojeb, zwykły pojeb. O, taka ładna łąka była. Ale to już mniejsza o to, moi drodzy. I czy coś jeszcze chciałem wam ogólnie dopowiedzieć? Wydaje mi się, że nie. Jak widzicie, tu jest to pole. Tu jest soja i muszę zwałować, a tam jeszcze pole w ogóle nie jest kultywatorowane. A, zapomniałem wam też tak dopowiedzieć, że w ostatnim materiale pokazywałem wam, w jaki sposób się kultywatoruje poplon. I właśnie ten odcinek fajnie się przyjął, tak jak wam powiedziałem. Wszystkie odcinki fajnie się przyjmują ostatnimi czasy. I jest to bardzo przyjemne. I mam nadzieję, że tak się będzie dalej działo i że będzie się fajnie oglądało. Dobra, lecimy, bo tutaj przedłużam bez sensu, a ja jeszcze musiałbym, moi drodzy, ja sobie wezmę ten traktor, bo wy już wiecie, jak się sieje sorgo, w tym nie ma żadnej skomplikowanej rzeczy, no żadnej, po prostu bierzecie siewnik, kupujecie, jedziecie na pole i siejecie. I nieposionym, pamiętajcie, nieposionym. I nic w tym nie ma nic w tym trudnego, robicie tak jak tutaj. No i macie ładne pole tutaj, sorgo zasiane, jak widzicie. Wymaga wałowania? Czy was coś pojebało? No jak wymaga wałowania? Już tu zwałowane. To jeszcze raz wymaga wałowania? Czyli są pierdolnięci?
No dobra, no nic, moi drodzy, no niech tak będzie. Bo napiszcie mi, jeśli możecie, napiszcie mi w komentarzu, czy wałowanie jest tylko po zrobieniu na przykład kultywatorem, czy na przykład kultywatorowanie musi być zrobione po posianiu. Bo ja zawsze kultywatorowałem, pole wałowałem po kultywatorowaniu od razu, a po sianiu nigdy. I wydawało mi się, że zawsze jak po tym kultywatorowaniu zwałowałem te pole, to było git. A teraz patrzę, jak tutaj zasiał, no to znowu wymaga wałowania. No dziwne, no dla mnie to jest mega dziwne, więc dajcie znać w komentarzu, o co w tym chodzi, bo jestem ciekawy. Dobra, dajcie jeszcze zdjęcie do miniaturki, tak przy okazji. Dobra, zdjęcie do miniaturki zrobione, ten pracownik to jest sobie nieźle leci z tym. Ja w międzyczasie pojadę sobie szybko do skupu tutaj z tymi burakami cukrowymi. Sprawdzę sobie, gdzie są najlepsze ceny i tam właśnie pojadę te buraki sprzedać. Burak cukrowy najlepiej jest tutaj. Oznacz miejsce. Dobra, więc jedziemy szybko tam i widzimy się, jak już będziemy na miejscu, ponieważ lecimy do miejsca, w którym te buraki cukrowe się sprzedaje, w tym, w Goldcrest Value, dobrze pamiętam, tak, Goldcrest Value, i w tamtym właśnie miejscu sprzedaje to się w taki sposób, że no, po prostu wynajmujemy sobie pociąg i tym pociągiem zawozimy to do sprzedaży, i w taki sposób właśnie wygląda. Więc lecimy sobie szybko i widzimy się za chwileczkę. Dobra, jesteśmy tu już tutaj w Gold Crew Value. Wysypię sobie tutaj te buraki cukrowe, cyk, wysypujemy. I teraz będziemy czekali właśnie na ten pociąg. Tutaj przy okazji macie taki mały poradnik, w jaki sposób się sprzedaje w Gold Crew Value. W jednym odcinku pokazywałem wam tak dokładnie, jak to robić. Iż tutaj może wam się pojawi, albo tutaj ten odcinek, w takiej zakładce. I właśnie w taki sposób się sprzedaje tutaj z pomocą użycia pociągu. Dobra, tylko sprawdzę sobie tutaj, o której tej godzinie ten pociąg tutaj będzie. Muszę sobie kliknąć tutaj. Cyk. Dobra, za chwilę. A nie, pociąg nie... Kurka, wodna, on się dopiero... Sofraje. I co, on się cofnie? Czy nie? Ty, on się cofa. I kit, dobra, elegancko. Więc widzimy się zaraz. O, i moi drodzy, jak widzicie, mamy tutaj pociąg. On zaraz powinien się zatrzymać. Okej, zatrzymał się. Wchodzimy do niego na R. Właź do niego, chłopie. No, co jest? Właź do niego. O, E. Wchodzimy szybko. I lecimy sobie właśnie tutaj w to miejsce. Patrzcie, o. Musimy podjechać tutaj pod ten syp. I sobie tutaj sypiemy te buraki cukrowe i później pojedziemy sobie po prostu to sprzedać. To nie jest jakieś skomplikowane. W sumie w ogóle to nie jest skomplikowane. Dobra. A dawaj, lecisz, Mariolka, lecisz. Dobra, i tylko lecimy sobie tam i widzimy się zaraz i wam jeszcze to pokażę, co trzeba zrobić i w sumie to nie jest skomplikowane w ogóle. Dobra, jesteśmy tutaj już w Southview Value. O, i widzicie, patrzcie, Goldcrest Value i Goldcrest... Aha, dobra, oni tam pojadą, tak, sprzedajmy to. No i dostajemy 4000, no nie jest jakoś to dużo, ale lepsze to niż nic. Lepszy, jak się mówi, lepszy rydz niż hyc, albo lepszy królik w garści niż gołąb na drzewie. O, albo to jakoś inaczej. Dobra, ja nie pamiętam. No, nie mówcie mi, bo ja nie pamiętam. Te przesłania dokładnie miały. Tu jak widzicie, pracownik zakończył pracę, czyli on już tam przestał siać te sorgo. Jedziemy na farmę i widzimy się za chwileczkę i tam już właśnie dokończę ten cały odcinek. Więc miałko miałk, widzimy się zaraz. Dobra, jesteśmy już tutaj na mojej farmie, na mojej gospodarce i chciałem wam dopowiedzieć, że z Gary Pała i z matmy kolejna. Z Gary Pała. Dobra. Jak możecie, dajcie mi znać w komentarzu właśnie w związku z tym, czy wałowanie też trzeba robić po sianiu, bo jestem zaskoczony, czy wałowanie trzeba robić właśnie po kultywatorowaniu, a jeśli tak i tak trzeba, to jestem jeszcze bardziej zaskoczony. Dajcie mi znać w komentarzu, bo jestem mega ciekawy. Ja teraz tutaj lecę na te pole, żeby tutaj mi te kolejne pole skultywatorował ten mój ziomeczek, więc moi drodzy, patrzcie, czekajcie, co wam tutaj pokażę. Ha, no nie jest to skomplikowane.
A, nie znalazł pajac pola. Dobra, jeszcze raz. A, nie! Czekajcie, bo tu już mam... Boże! Ale mindfuck. Bo tu już mam soję zasianą. Kurka wodna, soję odwaliłem. Nie wierzę w to, Boże. Kurka wodna, łubabyn. Dobra, szybko tutaj sobie podjadę. I tutaj tego pracownika sobie właśnie wynajmę, żeby on tutaj tę pracę ładnie zrobił. Bez Liptona, cyk, dobra. Jak widzicie, mamy sorgo. Dajemy po prostu H, jeśli chcemy pracownika, jeśli sami, to sami. I on z tym sorgiem tutaj sobie leci. Więc moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie o łapeczce w górze, bo to jest mega ważne. O subskrypcji, o dzwoneczku polecie na Twitcha, @twitch.kondy i na Twittera, to jest Kondycjusz. A w dzisiejszym materiale to było na tyle. Widzimy się w niedzielę. W niedzielę będzie przekozacki odcinek. A dzisiaj to było na tyle. Miałku. I widzimy się w następnych odcinkach. Dziękuję za oglądanie. Życzę wam miłego dnia, bądź miłej nocy, w zależności o której oglądacie ten odcinek. No i do następnego. No to kwa neura, elu.